Halo, nie słyszę. Właśnie słyszę, ale nie wiem co. No, słyszę głos jeden. Siergiej wszędzie ma podgórkę. Życie go nie oszczędza. Córka ucieka z domu, żona znowu jest w ciąży. Szkoda gadać. Lekarz ma szansę na odmianę losu, gdy poznaje umierającego, słynnego przed laty aktora. W zamian za wielką, lecz prostą przysługę, artysta oferuje mu niezłe bogactwo. Jedną z większych zalet prostych spraw jest to, że komediodramat Aleksieja Popogrebskiego nie sili się na pozowanie na wielkie dzieło. To prosty, autentyczny film. Duży plus za bardzo dobre kreacje aktorskie, m.in. Siergieja Puskapalisa czy Leonida Broniewoja. Maestrii technicznej w tym prostym obrazie nie uświadczycie, ale widać, że to nie mógł być drogi film. Proste sprawy trwają prawie 2 godziny i to zdecydowanie się czuje. Wiele nużących momentów i niepotrzebnych scen wynagrodzić jednak powinna bardzo dobra końcówka. Jeśli macie zaufanie do reżysera albo po prostu do rosyjskiego kina, prostą sprawą jest, że nie powinniście się zawieść. Tak jak gazociąg Nabucco, dostawa jakoś długo się ciągnie. Proste sprawy są bowiem produkcją sprzed 6 lat. Mógłbym spokojnie przedstawić je jako kolejny po Jak spędziłem koniec lata film Popogrebskiego, gdyby nie to, że ten ostatni został nakręcony 3 lata później, ale do Polski trafił już po roku, czyli 2 lata temu. Trochę z tymi datami nagmatwałem, ale to, jak się okazuje, nie są już wcale proste sprawy.